Witam serdecznie. Dzisiaj mija pół roku, a wciąż przychodzą ludzie, którzy pamiętają, wspierają nas, przynoszą niezłomnie obrazki, piszą wiersze, przynoszą kwiaty i znicze. A ty miałeś zwykłe życie, zwyczajne życie. I ktoś ci po prostu, nie pytając, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, odebrał. Odebrał, zniszczył to, co miałeś najcenniejsze. Życie. Ale przy tej okazji chciałabym podziękować tym młodym ludziom, którzy byli wtedy przy tobie i którzy ci rzeczywiście pomagali w tej ostatniej chwili. Nie mogę tego teraz zrobić inaczej. Ale chciałabym im bardzo serdecznie podziękować. I ci ludzie są mi tak bliscy, jakby byli moimi dziećmi, chociaż ich nie znam. Patrząc swoim mamom w oczy, to tak jakbyście patrzyli w moje. Dziękuję wam, że byliście, że jesteście i że wasi rodzice wychowali na was, na wspaniałych, mądrych ludzi, z których będzie się cieszyli rodzice, będą dumni z was, naród, społeczeństwo. Może wasze przyszłe żony, rówieśnice. Dziękuję bardzo. To na rozpoczęcie roku szkolnego jest dla mnie bardzo trudny czas. Bo twoi oprawcy, synu, zasiądą w ławkach. Gabriela Półtorak, Jaskulecki i Pupiec. Gnyp jak gnyp. Ale wy chodzicie po świecie, gnyb, no na razie siedzi, a wy chodzicie, kończą się wam wakacje, myślicie, co z nim dalej zrobić, jak jeszcze dowalić mamie Eryka, Erykowi, jak się wykręcić z odpowiedzialności, ale na to wszystko, mam nadzieję, przyjdzie czas. Choć nadzieja umiera ostatnia, ja jednak jeszcze jakieś słabe, wątłe nadzieje, na jakąś wątłą nadzieję mam. Jeszcze raz chciałam podziękować tym wszystkim osobom, szczególnie młodym ludziom, którzy w jakiś tam sposób przyczynili się do choćby najmniejszej pomocy Erykowi. W tym szczególnym, nieszczęśliwym dla niego momencie. Dziękuję bardzo.